liczymy na spektakl godny jednej z najlepszych lig europejskich. Dziś zobaczymy, jak Paris Saint-Germain gra przeciwko Bastii. Oddaje strzał. Ależ niecodzienna sytuacja, piłka odbita od bramkarza. Wpada do siatki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Torre. Dobre, ofensywne wyjście. Ależ pięknie. Tak, był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Tak, tutaj na powtórce dobrze widać, że jednak był spalony. Owszem, sędzia podjął tutaj prawidłową decyzję. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1-0. Można powiedzieć, Jacek, że po pierwszej połowie w pojedynku Dawida z Goliatem prowadzi Dawid. Tak, trener doskonale rozpracował przeciwnika i opracował doskonałą strategię. Przed nimi jednak jeszcze jedna połowa, nie mogą stracić koncentracji. Mądra decyzja trenera. Właściwa reakcja na wydarzenia na boisku. Tak, jeśli marzą o korzystnym rezultacie, muszą... Kurzawa. Javier Pastore. Orie. Ma czas, żeby dośrodkować. Cavani! Piłka w bramce i mamy wyrównanie. No tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Nawet najlepsi muszą czasami skapitulować i tak bronił znakomicie. Znakomite dośrodkowanie ze skrzydła, prosto do kolegi przed bramką. Strzał, no i piłka w siatce. Spójrzmy na to z innego kąta. No i trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Piękna interwencja. Ładnie dzięki tej bramce prowadzą. Gol po golu, imponujące. Niesamowicie zmieścił tę piłkę. Sądziłem, że odda ją komuś lepiej ustawionemu, a tu proszę, bramka. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Podanie w pole karne. Fatalne podanie, no i strata. Kapitalna wrzutka. Gol i mamy remis w tym spotkaniu. Świetnie sobie tutaj poradzili. Oczywiście musiało się to tak skończyć.
Brawo! Świetne dośrodkowanie z prawego skrzydła. Strzelec nie miał trudności z umieszczeniem piłki w siatce. Ta asysta na pewno przejdzie do historii piłki nożnej. Zobaczmy to w powtórce. Rzut rożny, świetne ustawienie napastników i jeszcze lepiej wykonany strzał głową. Marzenie każdego, nic tylko pogratulować. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Ibrahimović rusza w stronę pola karnego przeciwnika z piłką. Tak jest, rzut karny, nie ma wątpliwości. To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Ibrahimović uderza! Piłka ląduje w siatce! Gol! Bramkarz nie miał zbyt wielkich szans na obronienie tego rzutu karnego. Strzelec dobrze wyczuł swojego przeciwnika i pewnie umieścił piłkę w siatce. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jebku pola. Strata piłki. Wybiega na pozycję. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, atak spalony. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Wciąż remis. Thiago Motta. Znakomicie, w tempo. Motta! I mamy gola, proszę Państwa! Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Cztery dwa, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna. Jest okazja! Gol! Pokonał bramkarza! Tym trafieniem wprowadzili niezłe zamieszanie w szeregach przeciwnika. Będziemy mieli emocjonującą końcówkę. Udało im się strzelić w bramkę kontaktową, ale mamy już doliczony czas gry. Czy zdążą jeszcze wyrównać? Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery.
4-3. Obie drużyny wyraźnie nastawione na grę ofensywną. Lavezzi. Thiago Motta. Piłka w siatce. W tej powtórce widać wspaniała akcja zakończona kapitalnym strzałem. Pewne uderzenie po perfekcyjnym dośrodkowaniu z prawego skrzydła i bramkarz jest bez szans. Zasłużona nagroda za ładnie wypracowaną akcję na skrzydle. Zobaczmy to w powtórce. Rzut rożny, świetne ustawienie napastników i jeszcze lepiej wykonany strzał głową. Marzenie każdego piłkarza, nic tylko pogratulować. Pięć do trzech. Obie drużyny grają słabo w obronie. Koniec meczu. Uzasadniona radość zwycięzców. Wygrywają 5-3. No, dzisiaj to się naprawdę emocjonowaliśmy. Dawno już nie komentowałem spotkania, w którym padłoby tyle bramek. Tak, ja ten mecz na pewno zapamiętam na długo. Świetna forma Paris Saint-Germain, potwierdzona zwycięstwem nad kolejnym rywalem. Liczby nie kłamią, ta ofensywa nie ma sobie równych. Strzelają jak na zawołanie, tyle ile trzeba do zwycięstwa i jeszcze trochę dla kibiców.